Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku między innymi o głośnym liście dwóch amerykańskich kongresmenów do Joe Bidena, w którym wnioskują o wyrażenie zgody Stanów Zjednoczonych na zestrzeliwanie przez Polskę rosyjskich rakiet nad Ukrainą. Nawiązują tutaj między innymi do takiej prośby, którą wystosował Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych. Pamiętamy ten wywiad głośny dla Financial Timesa z września bieżącego roku. No i cóż, Radosław Sikorski bardzo szybko zareagował na ten tekst w The Hill. Napisał: miło, gdy zarówno republikanie, jak i demokraci popierają polską propozycję. Tu koniec cytatu z Radosława Sikorskiego. To pokazuje, że Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. Co to oznacza? To oznacza groźbę przystąpienia Polski do wojny. To jest główny temat dzisiejszego odcinka, ale nie jedyny, ponieważ także skomentuję dla Państwa raport Komisji do Spraw Badania Wpływów Białoruskich i Rosyjskich. Ten raport, czy te pierwsze wyniki prac tejże komisji zaprezentował pan generał Jarosław Stróżyk, szef służby kontrwywiadu wojskowego, na specjalnej konferencji prasowej. Nie obyło się bez wpadek, no i między innymi o tych wpadkach i tego, co wynika z owej prezentacji, którą zaprezentował szef SKW, również w dzisiejszym odcinku. Korzystając z okazji, chciałem Państwu odpowiedzieć tym z Państwa, którzy piszą do mnie i dopytują, czy można jeszcze zakupić moje książki, moje publikacje monograficzne. Jest dodruk drugiego wydania mojej ostatniej książki pod tytułem Myśl geopolityczna Aleksandra Dugina. To nie jest duży dodruk, ta książka jest w pełni dostępna, jest w otwartym dostępie, można sobie ją pobrać, ale dla tych z Państwa, którzy chcieliby, czy wolą wersję drukowaną, albo chcieliby po prostu mieć taką kolekcjonerską wersję z moim autografem, jest taka możliwość, jest niewielki dodruk kolekcjonerski, można zamawiać, link znajdziecie Państwo w opisie do tego filmu i w komentarzu. Wszystkie książki są z moim autografem. Zachęcam oczywiście Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania, do komentowania, lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Wczoraj, 30 października 2024 roku, amerykański portal The Hill, który specjalizuje się w sprawach amerykańskiego parlamentaryzmu, opublikował list dwóch kongresmenów, jednego z partii demokratycznej, drugiego z partii republikańskiej, napisany do prezydenta Joe Bidena. W tym liście obaj kongresmeni wzywają administrację amerykańską do, można powiedzieć, dania Polsce zielonego światła, wyrażenia zgody na rozszerzenie polskiej obrony powietrznej na terytorium Ukrainy. Krótko mówiąc, chodzi o hipotetyczne zestrzeliwanie rosyjskich rakiet, rosyjskich dronów nad terytorium Ukrainy, zestrzeliwania ich przez polską obronę powietrzną. No i tutaj warto się zatrzymać. Po pierwsze, czy Polska ma w ogóle takie zdolności techniczne? W moim głębokim przekonaniu Polska nie ma takich możliwości na dziś, aby w pełni móc realizować tego typu scenariusze kreślone przez amerykańskich kongresmenów. Po drugie, tego typu namowy, tego typu działania to jest nic innego jak popychanie Polski do wojny. Do wojny z Rosją. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Istotna jest także argumentacja, która tutaj pada, ponieważ obaj kongresmeni powołują się na tragedię w Przewodowie. I no, starałem się tutaj argumentować, że gdyby Polska miała takie możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet, dronów nad terytorium Ukrainy, do takich tragedii mogłoby nie dojść. Problem w tym, że w Przewodowie, wszystko na to wskazuje, spadła ukraińska rakieta. Do dziś Ukraina nie przyznała się, nie przeprosiła strony polskiej, nic nie wiadomo na ten temat, aby wypłaciła odszkodowania rodzinom zabitych Polaków. No mamy do czynienia z niewyobrażalnym skandalem, który jest w dodatku wykorzystywany bardzo cynicznie przez stronę amerykańską. I co bardzo ciekawe, jest ta propozycja tego, aby Polska zestrzeliwała rakiety nad terytorium Ukrainy, ma bardzo ciekawy kontekst. No, z jednej strony jest to prośba strony Polski, wszystko na to wskazuje, że to właśnie strona polska, polski MSZ, prosi stronę amerykańską o wyrażenie zgody na tego typu działania. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli Polska
samodzielnie, nawet przy zgodzie Stanów Zjednoczonych, zaczęłaby eskalować napięcie w regionie, zestrzeliwując rosyjskie drony, rosyjskie pociski, no, można się zastanowić, czy wówczas, gdyby Rosja odpowiedziała atakiem na Polskę, no, artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego w ogóle miałby zastosowanie. Obawiam się, że wiele państw członkowskich NATO mogłoby potraktować działania Polski jako jednostronną właśnie eskalację, jednostronne, agresywne działania, które zwalniałyby z odpowiedzialności pozostałych członków sojuszu, czyli Polska mogłaby stać się osamotniona w konflikcie z Rosją. Inna sprawa, że Stany Zjednoczone musiałyby dostarczyć Polsce odpowiednie systemy do zestrzeliwania takich właśnie rosyjskich pocisków. Natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych zapewne byłoby tak, że nie ponosiłyby one odpowiedzialności za wykorzystanie przez stronę polską. No, tak właśnie to mogłoby wyglądać, patrząc na tę całą korespondencję, patrząc na wypowiedzi także amerykańskich ekspertów. Dla Stanów Zjednoczonych to bardzo wygodne traktowanie Polski jako zderzaka strategicznego, jako przedmiot, jako instrument do osłabiania Rosji. Natomiast Stany Zjednoczone, przekazując nawet Polsce uzbrojenie, nie brałyby przecież odpowiedzialności, nie wysłałyby swoich żołnierzy na wojnę na Ukrainie. Do dzisiaj przecież nie wysłały. Wojna na Ukrainie toczy się od 2014 roku. Jej nowy etap oczywiście to od roku 2022, ale ani w roku 2014, ani w roku 2022 administracja amerykańska nie zdecydowała się na włączenie wojsk amerykańskich. Co więcej, nie ma zgody w samym Sojuszu Północnoatlantyckim, no, jeżeli chodzi o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, bo oznaczałoby to wejście NATO do wojny z Rosją. W związku z tym widać, że ta część jastrzębi, zarówno w Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej, próbuje wykorzystywać Polskę do tego typu działań. No i tutaj mamy ewidentnie taki swoisty papierek lakmusowy. Bardzo ważna jest reakcja ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pana Radosława Sikorskiego, który w mediach społecznościowych napisał, to jest cytat: miło, gdy zarówno republikanie, jak i demokraci popierają polską propozycję. Koniec cytatu, to jest komentarz Radosława Sikorskiego do wpisu na portalu X na dawnym Twitterze, właśnie portalu The Hill. No i cóż, z tego krótkiego, lakonicznego wpisu dowiadujemy się, że to Polska zaproponowała oficjalnie prawdopodobnie zestrzeliwanie rosyjskich rakiet. Wiemy zresztą, że już takie negocjacje były prowadzone, chociażby z wywiadu, którego udzielił Radosław Sikorski we wrześniu bieżącego roku dla gazety Financial Times. Komentowałem dla Państwa tę sprawę w podcaście geopolitycznym. Widzimy, że Radosław Sikorski należy do absolutnych takich jastrzębi na tak zwanej wschodniej flance NATO. Natomiast to się może skończyć po prostu włączeniem Polski do przegranej wojny. Widzimy, że Ukraina przegrywa wojnę. Żadnych szans w dającej się przewidzieć perspektywie przyszłości nie ma na to, aby Ukraina odzyskała 20% utraconego terytorium. Co więcej, może stracić tego terytorium znacznie więcej. Dzisiaj nie ma takich odważnych polityków w Europie, którzy chcieliby wysyłać swoje wojska tu i teraz, w tym momencie na Ukrainę. Nie mówię tutaj o instruktorach, nie mówię o jakimś personelu technicznym, ale po prostu o pododdziałach bojowych, czy oddziałach, czy związkach taktycznych bojowych. Natomiast to wyrywanie się przed szereg jest bardzo charakterystyczne dla decydentów w Warszawie. To jest szafowanie życiem i zdrowiem milionów Polaków. Musimy sobie zdawać sprawę, że wejście Polski do wojny z Rosją, a niewątpliwie taka decyzja o zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet, dronów na terytorium Ukrainy mogłaby być potraktowana jako casus belli, jako przyczynę wojny przez Federację Rosyjską, czy przez państwo związkowe Rosji i Białorusi, oznaczałoby skazanie milionów Polaków na niepotrzebne, absolutnie absurdalne konsekwencje, na też oczywiście cierpienia, na hekatombę ludności cywilnej. Polska nie ma systemu obrony powietrznej, który chroniłby obywateli naszego kraju przed odwetem rosyjskim. Polska nie ma systemu obrony cywilnej, Polska nie ma wystarczającej liczby schronów, a przede wszystkim Polska nie ma żadnego interesu we wchodzeniu w wojnę z Rosją. To musimy sobie podkreślić. To nie nasza wojna. Mówię o tym od samego początku. To nie od roku 2022, ale od 2014 roku. To naprawdę nie jest nasza wojna. Nie jest w naszym interesie wspieranie Ukrainy. Mówiłem o tym od samego początku, także tej nowej odsłony wojny na Ukrainie.
czyli od lutego 2022 roku, wylewano na mnie wiadra pomyj, różnego rodzaju epitety w mediach społecznościowych, w gazetach, także tych głównego nurtu. No i okazało się, że miałem rację. I mieli rację także moi współpracownicy i całe środowisko, które niewielkie zresztą, które od samego początku mówiło i podkreślało, że to nie nasza wojna, że wspieranie bezwarunkowe, bezmyślne, a refleksyjne Ukrainy skończy się dla Polski bardzo źle. Finansowo, w postaci inflacji, w postaci zubożenia społeczeństwa polskiego, ale także jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, rozwadnianie jednolitej struktury etnicznej państwa polskiego, wzrost przestępczości, wzrost napięć prawda, społecznych, no ale także niewdzięczność samej Ukrainy, wzrost roszczeń ukraińskich, czy oskarżanie Polski o. No właśnie, porażki ukraińskie na froncie i tak dalej, i tak dalej. No niestety to wszystko się sprawdziło. Po ponad 2 latach nowej odsłony, nowego etapu wojny na Ukrainie, to się wszystko potwierdza. Natomiast tutaj widać, że Radosław Sikorski idzie w zaparte, że cały czas lansuje te propozycje włączenia się jednostronnego samej Polski w taką, można powiedzieć, konfrontację z Rosją na terytorium Ukrainy. To się skończyć dobrze nie może. To jest bardzo, powiedziałbym, negatywny czynnik, zwłaszcza biorąc pod uwagę perspektywę wyborów prezydenckich. I to jest też taki papierek lakmusowy. Też będzie to bardzo ważne, jak społeczeństwo polskie, jak obywatele Rzeczypospolitej zareagują na tego typu propozycje w wyborach prezydenckich. No musimy sobie zdawać sprawę, że konsekwencje mogą być historyczne tego typu decyzji. No, krótko mówiąc, może tutaj dojść do naprawdę bardzo dużych zmian geopolitycznych, które niestety mogą dotknąć także Polskę. No i cóż, biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z listem 2 kongresmenów, tak jak już powiedziałem, Joe Wilsona i Steve'a Cohena, też warto zauważyć, że Joe Wilson to jest przewodniczący Komisji Helsińskiej USA, drugi jest we władzach tej Komisji Helsińskiej, którzy wprost piszą o tym, że jest to inicjatywa Polski, czyli pokazują, że tak naprawdę to ta inicjatywa wyszła przecież z Polski. Warto zauważyć, jak reagują na to ważni oficjele Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tak, poprzedni sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, mówił wprost, że ta propozycja Radosława Sikorskiego stwarza, czy Radosława Sikorskiego, czy szerzej w ogóle tego, powiedziałbym, obozu pookrągłostołowego w Polsce, który tak mocno wspiera Ukrainę, stwarza ryzyko dla sojuszu, dla NATO, stania się częścią konfliktu. Natomiast nowy sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, na razie się tutaj nie wypowiedział oficjalnie, publicznie w tej sprawie. Sam portal The Hill mówi o tym, że nie odpowiedział na prośbę, jeżeli chodzi o komentarz. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że grozi to tak czy inaczej destabilizacją sytuacji w naszej części Europy. Jeszcze raz podkreślam, to nie wojna w interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Propozycja władz w Warszawie, złożona stronie amerykańskiej, aby to Polska zestrzeliwała rosyjskie rakiety nad terytorium Ukrainy, pokazuje, jak bardzo aktualne jest hasło "To nie nasza wojna". Zachęcam Państwa do komentowania, zachęcam Państwa do angażowania się także w internetowe dyskusje i w te dyskusje na żywo z kandydatami na prezydenta Rzeczypospolitej, z tymi kandydatami, którzy startują w różnego rodzaju prawyborach, które odbywają się w różnych środowiskach politycznych. Warto, aby tego tematu nie zamilczać. Warto pytać kandydatów, warto pytać różnych polityków, także parlamentarzystów, jaki mają stosunek do wspierania Ukrainy, jaki mają stosunek do tego, aby do tego wpychania Polski do wojny. No bo czymże innym jest propozycja, aby Polska eskalowała to napięcie w relacjach z Rosją poprzez zestrzeliwanie rosyjskich rakiet i dronów nad terytorium Ukrainy. Zachęcam Państwa wreszcie do wspierania kampanii społecznej "To nie nasza wojna", aby pojawiało się więcej wpisów, więcej reklam
w internecie właśnie z banerami To nie nasza wojna. Warto wspierać tego typu inicjatywy. Jest taka inicjatywa już od pewnego czasu. Można ją wesprzeć na zrzutce. Zachęcam Państwa do wsparcia tego. Ja ze swojej strony obiecuję, że na każdej debacie, która będzie poświęcona bezpieczeństwu państwa polskiego, będę podkreślał tego typu zagrożenia dla nas wszystkich i oczywiście konsekwentnie cały czas powtarzał: to nie nasza wojna. Również wczoraj, 30 października 2024 roku, odbyła się konferencja prasowa szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała brygady Jarosława Strużyka, i był to, jak to określono, to jest cytat, pierwszy merytoryczny raport z prac Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich. Tak to zostało zatytułowane. Na temat tejże komisji już wielokrotnie mówiłem, można sięgnąć do archiwalnych odcinków podcastu geopolitycznego. Omawiałem między innymi te pierwsze wnioski z prac komisji, natomiast tutaj mamy do czynienia z pierwszym merytorycznym raportem. Całość raportu nie została upubliczniona, natomiast opinii publicznej przedstawiono prezentację w PowerPoincie, która ma, uwaga, 9 slajdów. 9 slajdów, z czego ten tytułowy i końcowy, jeżeli odejmiemy, no to zostaje 7. Skomentuję oczywiście dla Państwa, a także formę prezentacji, bo ona jest bardzo ciekawa. Jeżeli szef służby kontrwywiadu wojskowego w taki sposób prezentuje raport bardzo ważnej komisji, no to można mieć naprawdę spore zastrzeżenia co do bezpieczeństwa nas wszystkich. Ale do rzeczy. Pierwsza uwaga, która musi tutaj wybrzmieć w komentarzu dotyczącym tej konferencji. Dlaczego komisja tylko i wyłącznie do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich? Dlaczego nie jest to komisja do spraw badania wpływów państw obcych? Gdzie jest badanie wpływów ukraińskich, izraelskich, chińskich, amerykańskich czy niemieckich na polską politykę? Myślę, że byłoby to niezwykle pouczające dla opinii publicznej, aby mogła się zapoznać na przykład, jak głęboko sięga propaganda państwa ukraińskiego, która wpływa na to, że Polska bezwarunkowo przekazuje miliardy złotych na pomoc dla Ukrainy, nie mając kompletnie nic w zamian. Myślę, że bardzo ciekawe byłoby przedstawienie wpływów izraelskich, amerykańskich czy wreszcie niemieckich, które bardzo mocno dotykają istotnych, kluczowych, krytycznych sfer życia i gospodarczego, i politycznego państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o ten raport, no, nazywajmy go tak, jak jest oficjalnie, chociaż trudno tutaj mówić tak naprawdę o jakimś kompleksowym raporcie. Jest to nic innego jak atakowanie przeciwników politycznych za pomocą różnego rodzaju mniej lub bardziej merytorycznych argumentów. Widzimy na samym początku tego raportu członków komisji, jest ich 13, i panie, i panowie, i to z różnymi tytułami, stopniami i naukowymi. Mamy do czynienia z oskarżaniem przeciwników politycznych o zdradę dyplomatyczną i atakowaniem różnego rodzaju właśnie zaniechań czy też inicjatyw, no ale mamy do czynienia między innymi z zaatakowaniem przez generała Strużyka firmy lobbingowej BGR Group. No jak możemy szybko znaleźć w internecie, jest to jedna z najlepszych na świecie firm lobbingowych, uznawana przez amerykańskiego Bloomberga za najlepiej działającą firmę lobbingową na świecie. Tutaj generał Strużyk wydaje się, że prawdopodobnie podpierając się Wikipedią, bo wiele na to wskazuje, oskarżył, że poprzez korzystanie z tej właśnie firmy, z jej usług, Polska wspierała Rosję. Polska wspierała Rosję, no i tutaj jest cała mowa o między innymi wspieraniu Gazpromu czy wspieraniu Nord Stream, natomiast wydaje się, że bardzo wycinkowo zostały potraktowane przez autorów tego raportu informacje właśnie z Wikipedii, nie patrząc na to, że klientami firmy BGR Group jest między innymi amerykański Microsoft czy Korea Południowa, obecny partner
przecież rządu Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o tak zwaną modernizację sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Przecież Korea Południowa zatrudniła właśnie nikogo, żadną inną firmę, tylko BGR Group do budowania swojego wizerunku. Widać, że próbowano do pewnej tezy szybko znaleźć jakieś argumenty. No i wyszło to bardzo kiepsko. Co więcej, niechlujstwo i takie na kolanie przygotowywanie raportu widać chociażby w samym tym pliku, który został zamieszczony na stronach rządowych. On został później zmieniony, podmieniony właściwie. Natomiast to, co zostało wczoraj, 30 października, opublikowane, jasno wskazuje, że było to wszystko robione na kolanie. Wystarczy spojrzeć na właściwości tego pliku, aby zobaczyć, że jest tam tytuł bardzo ciekawy. Afekt dla Orange. Afekt dla Orange. O, to jest ciekawe. To tytuł sugeruje jakąś prezentację czy raport przygotowywany dla firmy Orange przez firmę Affect. Co więcej, w szczegółach pliku możemy znaleźć informację, że dokument zawiera, no właśnie, 9 slajdów, ale został pierwotnie utworzony 10 grudnia 2010 roku. To bardzo ciekawe. No jest pytanie, oczywiście jest mnóstwo spekulacji tutaj w internecie, jak to się stało, że tego typu dokument z takimi oznaczeniami, z takimi informacjami został upubliczniony. Widać, że ktoś korzystał z tego dokumentu jeszcze wcześniej. On mógł być zapisany czy w chmurze, mógł być udostępniony innym osobom, mógł być edytowany z różnych urządzeń. No ale widać, że jest to bardzo niechlujnie, na kolanie robione na jakimś starym pliku. No pytanie, czy szef służby kontrwywiadu wojskowego, i to w randze generała brygady, powinien sygnować swoim nazwiskiem takie partactwo? To jest pytanie. Jeżeli tak na kolanie jest robiony raport komisji, która ma badać wpływy obcych państw w Polsce, no to pytanie powstaje o nasze bezpieczeństwo. I czy rzeczywiście te 7 stron, tych 7 slajdów, konkretów, które powinny być konkretami, a są no tak naprawdę domniemaniami, przypuszczeniami, informacjami z Wikipedii prawdopodobnie, no nie świadczą najlepiej o pracy tej komisji i absolutnie nie spodziewam się niczego konkretnego, tym bardziej, że ta komisja jest okrojona z jakichkolwiek prerogatyw, które dawałyby jej możliwości konkretnego stawiania zarzutów i tak dalej. Widać, że jest to pałka polityczna, jest to narzędzie, instrument do zwalczania przeciwników politycznych, no a to straszenie Rosją cały czas oczywiście jest w Polsce takim sportem narodowym, można powiedzieć, sporej części klasy politycznej, która kompletnie nie rozumie, że większość świata robi po prostu interesy z Rosją, handluje z Rosją, natomiast to, a Polska jest po prostu wykorzystywana jako chłopiec na posyłki dla hegemona. Widać, że Polska jest traktowana jako zderzak strategiczny i wystarczy tutaj wpływać odpowiednio na emocje, naciskać odpowiednie guziki na nas, jeżeli chodzi o nastroje polityczne, nastroje społeczne. Takie szczucie Rosją jest bardzo skutecznym instrumentem skłócania Polaków i między sobą, i skłócania z sąsiadami. Widać, że bogacą się na tym wielcy, bogacą się wielkie korporacje, natomiast Polska traci także sama Europa, bo wystarczy spojrzeć, że na skutki braku taniego rosyjskiego gazu, chociażby dla gospodarki niemieckiej, widać, że gospodarka niemiecka, że przemysł niemiecki przestaje być konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Widać to po potężnych problemach niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, a musimy sobie zdawać sprawę, że w tej całej układance Polska jest przecież podwykonawcą, jest montownią dla gospodarki niemieckiej, dla niemieckiego przemysłu. Polska to półperyferie gospodarcze dla Niemców. No tak został ten ład pozimnowojenny skonstruowany, niestety. Natomiast no, jeżeli niemiecka gospodarka łapie zadyszkę, jeżeli przemysł niemiecki ma problemy, no to jest jasne, że prędzej czy później Polska również będzie miała ogromne problemy. I to jest niestety skutek także tych kilkunastu pakietów sankcji wdrażanych wobec Rosji. Widać, że Rosja nie upadła, nie rozpadła się, jak wielu samozwańczych ekspertów od geopolityki prognozowało. Widać, że Rosja się umacnia i to przyznają sami amerykańscy generałowie, jak na przykład generał Kavoli, którzy mówią wprost, że Rosja jest dzisiaj silniejsza niż była w roku 2021 i warto z tego wyciągać wnioski. Moim zdaniem działanie zarówno poprzedniej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, jak i badanie obecnej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich jest niczym innym jak tylko
elementem wojny polsko-polskiej i no jest oczywiście także elementem skłócania Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi, to w żaden sposób nie przyniesie bezpieczeństwa państwu polskiemu. Bezpieczeństwo przyniosłoby stworzenie komisji do spraw badania wpływów państw obcych, ale ponieważ taka komisja nigdy nie powstała propozycja stworzenia takiej komisji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, to też jasno pokazuje, jak głęboko sięgają wpływy państw obcych w naszym kraju. Dziękuję Państwu za uwagę.